Dzień dobry, jesteśmy w Centrum Spotkania Kultur. Dzisiaj będę rozmawiał z doktorem habilitowanym Robertem Kuśmirowskim, pedagogiem, ale przede wszystkim artystą wizualnym. Powiedz mi, jak z perspektywy lat wspominasz okres studiów? Okres studiów? Dosyć późno przystąpiłem do tych zabaw, bym powiedział, bo to już był jakby świadomy krok, decyzja. I zostałem trochę namówiony, by skorzystać z uczelni, gdzie będę mógł mieć materiały, w których bym mógł pewne rzeczy wyrazić. Tak też to się zaczęło, że miałem w planach takie projekty wydawnicze związane z muzycznymi albumami, które udało się zarejestrować. I również miałem ciągoty, żeby zrobić to własnoręcznie. Problem był, nie było prac, nie było naświetlarek, żeby też i troszeczkę powstać się popracować. Zostałem namówiony, spróbuj iść na wydział, chłopiec, zdasz egzaminy, bo na pewno sobie poradzisz z rysunkiem i rzeźbą. Nikt mi nie wspomniał o teorii i języku, oczywiście obcym, ale udało się i się wielka przygoda zaczęła, bo to były dobre jeszcze czasy, gdzie uczelnie i pracownie były dostępne 24 godziny na dobę. Do godziny 18 przespaniali ludzie i wykładowcy i studenci. Jakby byłem zaabsorbowany, żeby z nimi rozmawiać, obserwować też, co oni robią, czy rysują, czy grafikują, czy rzeźbią. To mnie najbardziej interesowało, a po 18 tak naprawdę był czas już dla siebie. Dobrze żyłem z ludźmi, to im zostawiali klucze do serigrafii, do rzeźby, do pracowni różnych. Mogłem zachodzić, oczywiście za to wielki ukłon, bo w dniu dzisiejszym troszeczkę korzystanie z takich pracowni czy przesiadywanie przez całą noc jest trochę niemożliwe. Trzeba byłoby pisać podania, przejść jakieś procedury i tak byłoby pytanie, dlaczego pan chce siedzieć. Dlatego bardzo dobrze sobie wspominam czas świadomych jakby studiów, bo wtedy pierwszy raz dotknąłem też gliny, pierwszy raz poznałem te wszystkie techniki druku, dotknąłem malarstwa, czyli czegoś, co wcześniej nie miałem. Raczej było to na zasadzie rysunkowo, projektowo, trochę fotografii, zanim się pojawiłem na studiach. Ale najważniejsze chyba rzeczy, jakie pamiętam, to kontakt z ludźmi bezpośredni, gdzie można było usiąść z profesorem czy z profesorami, z wykładowcami na tej stopie już przyjacielskiej, otworzyć piwo czy wino, rozmawiać o sztuce dłużej z nami. Te rozmowy najbardziej mnie jakby przetasowały, bo już tak zwanego grafika na pierwszym roku totalnie zobaczyłem, że praca w sztuce ogólnie pojętej, nie wyłączając żadnej dyscypliny, a włączając naukę ogólnie nam rozumianą, te wszystkie dyscypliny połączone dopiero zaczynają działać dla mnie, bym powiedział, ujmująco, czyli najważniejsze też jest szczera wypowiedź w tym, co robimy. Wtedy ta szczerość też wraca i oby też znalazła odbiorców. Bo dyplom robiłeś z rzeźby u profesora Sławomira Mieleszko. Ale pierwsza twoja taka realizacja, która naprawdę ja pamiętam do tej pory, to była w Galerii Białej, ten twój słynny wagon. Robił niesamowite wrażenie. I to była taka pierwsza, świadoma i bardzo zresztą znakomita dla mnie realizacja. To była dosyć ciekawa sprawa, bo ona miała miejsce na zajęciach z Andrzejem Trzcińskim, który nam sprowokował nas do tego, żeby pobawić się, uruchomić wspomnienia, te silne, te, które w jakimś sensie też nas trochę zmieniły. Wybrałem taki fragment, gdzie chyba dużo osób za komuny w czasach PRL-u doznało tego wrażenia, czyli trzygodzinnego albo wielogodzinnego spóźnienia pociągów. Dzieciak, który jest głodny wrażeń optycznych, szuka na dworcu mnóstwo rzeczy, a jeszcze jak ma 3 godziny, to praktycznie zeskanowałem wszystko. Te wagony na bocznicy, wszystkie w oparach rtęciowych i sodowych lamp, czyli takiego monochromu. Panią w poczekalni, gdzieś w przechowalni bagażu. Całe rzeczy, że tak powiem, zakodowałem, zarejestrowałem,
na tyle dobrze, że mogłem to próbować otworzyć. Okazało się, że na korytarzu naszego wydziału i w salach się to nie zmieści. A dla Andrzeja Trzcińskiego było ważne, żeby jednak od samych pomysłów też dojść do realizacji, żeby próbować działań i praktyk, które trochę naszą eterykę sprowadzą do fizyki. I tak też się stało, że porozmawiałem z Janem Gryką, który od początku jest takim moim, że tak powiem, mentorem. Gdyby nie on, to by może też tutaj bym nie siedział. Trochę mnie popędził do różnych realizacji, stworzył możliwość zrobienia ich w przestrzeni publicznej, czyli tam, gdzie ta publiczność występuje, żeby konfrontować te prace, żeby nie robić tylko dla siebie, ale jednak... No je... tak, to profesjonalna galeria, więc realizacja tak. Jako student... I tak się trafiło, że była lekka przerwa pomiędzy jedną wystawą a drugą, bo zbliżały się święta Wielkiej Nocy. Czyli ten czas, chyba 8 dni dostałem na realizację. Oni wyjechali tam gdzieś sobie na święta do rodziny, a mnie zostawili w galerii z kluczami, z pozwoleniami, żebym mógł korzystać. To była rewelacja, bo ten wagon cały powstał z resztek, z podobnych konstrukcji, profili ożebrowanych, gdzie można było dozować sobie odległości i na pewne śruby taką konstrukcję powołać. Z wyrzuconych okien udało mi się stworzyć podziały drzwi i klap wagonowych. Z innych styropianów, lekkich materiałów zrobiłem całe poszycie. Koła były zrobione z MDF-u, osie z bali ogrodowych, a zakończenia z misek plastikowych dla psa na wodę. Później dodatki, struktury, malatura. No, ten tydzień spędzony w galerii był na tyle ciekawy, ale najciekawsza była reakcja, gdzie w chwili, kiedy powróciła Ania i Janek do galerii, jakby no... No tak, zobaczyli, to było zaskoczenie. Co to za chory koleś, który nagle wywrócił trochę sytuację. I wtedy poproszono, nie pamiętam, czy to była... jaka była osoba, czy to była Bogna Burska, czy może Alicja Łukasiak, żeby później, o miesiąc przedłużyć, żeby mi dać, oprócz samego zaliczania przedmiotu, żeby jednak powstała ta realizacja w galerii. Czyli wpisali mi od razu na poczet tutaj tej wystawy, która się ma w przyszłości wydarzyć. Doszło do otwarcia. Całą galerię sprowadziłem do małego pokoiku, zamykając ich w okienku przechowywania bagażu. Byli za kratką i okienkiem. W pozostałej części była, można tak nazwać, taka drużbiara, czyli gdzie można było te bocznicowe sytuacje przekładać. Dwa były kartonikowe bilety kolejowe z dawnej epoki. I cały anturaż, który udało się z Muzeum Kolejki Wąskotorowej pozyskać. Wszystko oczywiście w takiej surowej, białej galerii i w białych ścianach wyglądało kuriozalnie, ale jednak miało swoje uzasadnienie logiczne, czyli od tych miejsc z przechowalni po biura i po wyjście z tego, czy tej kasy biletowej, po wyjście na bocznicę, gdzie ten wagon sobie spokojnie drzemał. Taki też był początek. A powiedz, co w twojej twórczości, co jest najważniejsze, co cię inspiruje? Najważniejsze moim zdaniem chyba jest wyszukiwanie, proces, czyli dochodzenie do pewnych dziwnych historii, czy to ludzkich, czy też przedmiotowych. Dlaczego dany przedmiot jest zrobiony, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda, z jakich materiałów powstał. Te fetysze produkcyjne mnie najbardziej interesują i potrafią mnie zapędzić do ciekawych jakby odkryć, do ciekawych osób, które mają znowu bagaż wspomnień i opowieści, z których czerpię bardzo dużo.
No bo tak, bo w końcu w twoich realizacjach jest cały czas jakby taki problem przemijania, prawda, i wspomnienia czegoś. I ty, no bo zbierasz te różne rzeczy, masz niesamowicie, no, tysiące tych różnych elementów u siebie i później konstruujesz jakąś wystawę z przeświadczeniem, że przecież te przedmioty, no, komuś służyły, prawda, one są jakby naznaczone energią gdzieś tych ludzi, ale tworzysz zupełnie jakby inną przestrzeń już do tego i do tej swojej wypowiedzi artystycznej. I teraz, jaką rolę odgrywa w ogóle warsztat w twojej twórczości? Warsztat jest ważnym narzędziem, ale można było to już powiedzieć, że w dzisiejszych czasach może mało kultywowany. Bardzo dużo mi on pomaga, bo nie mogą to być hybrydy pomysłów, które chcę zrealizować. Przeważnie robię rzeczy, które przypominają jakieś artefakty, przypominają przedmiot lub sytuację lub przestrzeń, w której mamy wrażenie, że już byliśmy kiedyś. A jest to nieprawda, bo to jest tak zwana rzeczywistość równoległa. Ona tylko dotyka tej aury pewnego wspomnienia, a później jak rozrzucimy się na kolejne przedmioty, zaczniemy je analizować i badać, to po prostu doznamy odkryć typu, że często są jakieś hybrydy połączone, dziwne małżeństwa przedmiotów, dziwne zastosowania nowych, ale zatuszowanych materiałów typu styropian czy kartony. To wszystko po to, żeby stworzyć pełnię przekazu, która dla mnie jest bardzo istotna, czyli można byłoby powiedzieć, że kiedyś strasznie myślałem nad tym, jak zrobić, żeby zapisywać sny. No, do dzisiaj naukowcy nad tym siedzą i prawie już są dobre osiągnięcia. Nawet gdzieś w internecie jest taki przykład zapisanego wspomnienia, czy też stanu snu drzewa. I jest już nawet czytelne, że to jest drzewo, ale cały czas zapominamy, że odbiór snu to stan chemiczny organizmu i umysłu. I musimy mieć te proporcje tych związków chemicznych, żeby tak przeżyć zwykłą rzecz. A poprzez zmęczenie, poprzez wytwarzanie takich równoległych światów, jesteśmy w stanie wytworzyć ten skład chemiczny i zainfekować odbiorcę. Dlatego siedzę w takich, a nie innych związkach przedmiotu z człowiekiem, żeby doznać, przeżyć, a można to tylko zrobić i uczynić będąc na wystawie i gdy dłużej troszeczkę posiedzimy, gdy ona faktycznie jest złożona, spektakularna, można powiedzieć spektakularna w sensie gabarytów i rozmiaru. Ale też, że twoje realizacje są właśnie wieloznaczne. Ty nie dedykujesz to konkretnie, żeby ktoś na przykład, nie wiem, oglądając twoją realizację, żeby dokładnie zrozumiał, o co tobie chodzi. Ty próbujesz jakby zaangażować tego widza i sprowadzić go do takiego współtwórcy twojego komunikatu, odbioru, bo między tymi relacjami tych rzeczy znalezionych, a tych, które ty stworzyłeś, mamy wrażenie cały czas, że to jest takie bardzo spójne i to wszystko jest takie jakby archeologicznie prawdziwe. Natomiast właśnie ty tutaj taką dziwną grę prowadzisz, właśnie, że wymaga to i zaangażowania takiego odbiorcy i przez to, że on może znaleźć w tym zupełnie swoje jakby inne przemyślenia. Dla mnie odbiorca jest bardzo ważny. W pierwszej kolejności sam staje się odbiorcą, i jeśli przefiltruję to i zapoznam się z pomysłem i już na drugie podejście, bo pierwsze to jest wymyślenie, a drugie przyjęcie jako odbiorca, jeśli po raz drugi dalej jest to moc w tym, to zaczynam się za to zabierać do realizacji. No czyli właśnie, najpierw muszę być odbiorcą, czyli stawiam odbiorcę bardzo ważny. Ta osoba musi coś też wnieść do tej wystawy poprzez na przykład jego późniejsze, czy wypowiedzi, czy realizacje. Wtedy zaczynam też konsumować pewne rzeczy, które są blisko znaczne, czyli jakieś o wspólnej morfologii. Brakuje mi tych pokarmów, bym powiedział, optycznych, dlatego je sam wypuszczam. Moja pozycja, miejsce, dlaczego jestem w sztuce, to jest dlatego, że nie podobały mi się wystawy, na które chodziłem, będąc młodym człowiekiem. To samo stało się z muzyką. Dlaczego się zabrałem za muzykę? No bo nie było takich utworów, które
mogłyby mnie ponieść lub mnie uspokoić. Dlatego, chłopie, jak masz problem, to sobie spokojnie załóż zespół i udowodnij, że też potrafisz, czy ewentualnie potrafisz sobie stworzyć pakiet pożywny w postaci albumów czy ciągów muzycznych, które są smaczne. To samo z tą sztuką, że ja po prostu, żeby sobie zrobić frajdę doznaniową, właśnie ten rausz, ten stan chemiczny, muszę sam chyba też i produkować. Nie mogę firmie tego jakby zlecić. Nie mógłbym być tak zwanym artystą paluszkiem. To zróbcie, nie ma sensu. Jak się trochę zmęczę, jak poświęcę noc, nie pójdę spać, to bliżej i częściej dochodzi do tych stanów przyjaznych, tego zainfekowania, jakiegoś transu, który otwiera nowe możliwości w naszym umyśle, a tylko w ten sposób możemy trochę przekroczyć pewne granice dziś ustanowione czy ustanawiane. A która z twoich realizacji właśnie ciebie zaskoczyła, że właśnie w tej, tak jak wspominałeś, że jest taki moment jakiegoś pomysłu, wyobrażenia o tym, jak to będzie wyglądało, ale później po realizacji tego sam jakby coś nowego się pojawiło, coś, czego nie mogłeś wcześniej doświadczyć. Czy jakąś taką wystawę byś szczególnie wyróżnił swoją? Ciężko powiedzieć, bo chyba każda ma jakąś taką namiastkę zaskoczenia. Zapomniałem do wcześniejszego pytania dołączyć tego właśnie, że najważniejsze jest, że wypuszczam to po to, żeby też dowiedzieć się o sobie. A przy każdych takich poligonach artystycznych, gdzie narobisz się, wypuścisz, estetycznie doprowadzisz to do jakiegoś ładu, dowiadujesz się o sobie jako zaskoczenie, że kurde, mało tego, jadąc na demontaż, na wystawy, nie poznaję, że to ja zrobiłem. Nie wierzę, że udało się to w miesiąc zrobić. Tak było na przykład w realizacji Bunker w Barbican Center w Londynie, gdzie 3800 metrów kwadratowych udało się wypełnić przy czystej, tak jak w CSK, przestrzeni, gdzie jest beton i biała ściana. Po prostu wszystko było sfakturowane, kilka tysięcy nitów porobiliśmy z gipsu, wszystkie pułapy, pokój spoczynku, sanitarki, rampa magazynowa, tam po prostu gigantyczna realizacja. Wracając na demontaż, bo poproszono, czy nie bym był w stanie pewnych rzeczy po pierwsze zabrać w transporcie, retransporcie, a po drugie, żeby nie uszkodzić też istniejących ścian, które na następne wystawy muszą być nienaruszone, a ja tylko wiedziałem i pamiętałem, jak to było montowane. To przyjeżdżając po czteromiesięcznej przerwie, nie widząc, fizycznie nie będąc na wystawie, to jest przeżycie niesamowite. Nie dowierzałem, że udało się to zrobić. Czyli do takiego stanu podczas realizacji człowiek jest w stanie dotrzeć, że to jest takie trochę nadludzkie, bo w chwili uspokojenia i ujeżdżenia już swoich emocji, później to jest wręcz niemożliwe. Wiesz, ja bym chciał jeszcze też przywołać twoje Muzeum Sztuki Zdeponowanej, wiesz, bo dla mnie to był naprawdę, byłem też bardzo zaskoczony właśnie po tym otwarciu, wiesz, jak zacząłem sobie myśleć o tym w fakcie, bo to taki dość futurystyczny projekt. Mnie się to nie chodzi tylko o jakąś taką dziwną filozofię, którą sobie tam wymyśliłeś. Dla mnie właśnie to był taki futurystyczny pomysł, no bo tak, nagle dzieła sztuki są spalone, jakby też no, nawiązanie do Feniksa i jakby do powrotu, do odrodzenia się, czyli zmartwychwstania jakiegoś, dodatkowe takie elementy, ale mi się podobała ta idea, że na przykład po latach, być może, nie wiem, jakaś cywilizacja z kosmosu przyjeżdża, zagląda do tych twoich szafek, gdzie są zdeponowane te prochy i przywraca jakby na nowo te dzieła sztuki. I ta idea mi się bardzo spodobała. Nie wiem, czy na tym ci to zależało też. Tak, bo czuję, że zaraz od początku powiem. To powstało na prochach największego śmieciowego miasta, czyli Neapolu. Tam pierwszy raz wszystkie śmieci, ale takie bym powiedział artystyczne z miasta pozbierałem przez miesiąc i zbudowałem coś na wzór ściany Horror Vacui, czyli nagromadzenie, ale tak poupychane, że jednak robi ścianę obrazu bardzo atrakcyjnego. Wręcz dopiero tak poukładane rzeczy
zastanawiają się, dlaczego ktoś je w ogóle wyrzucił. Ale no właśnie trzeba było śmieć sprowadzić do poziomu dzieła sztuki, żeby móc taką reakcję w sobie wywołać. Po kolumbariach w piwnicach zacnego starego budynku właśnie w Fundacji Morra Greco w Neapolu pomyślałem, że trzeba byłoby sprowadzić je do jakichś szafek, do takich archiwum, gdzie każde zdeponowane dzieło, artysta, który przekazuje to dzieło, zobaczył, że podchodzę do tego dzieła z szacunkiem, a muzea i galerie, czy też kolekcje czasami nie podchodzą do tego, bo powołują kasaty, czyli komisje kasacyjne dzieła. Robi się to taśmowo, bez jakiegoś znieczulenia, bez próby zachowania, bo chodzi o to, że to było na przykład dzieło stworzone, dedykowane do przestrzeni, niemożliwe do rozkręcenia, przeniesienia do innego pomieszczenia, bo to było bardzo złożone. A żeby nikt nie mógł na tym skorzystać finansowo, komercyjnie, dzieło się komisyjnie niszczy, co powoduje, że już umiera na, tak na poważnie. Czyli już nic się dalej z tym nie dzieje. Zostaje papierek po zniszczeniu. Chciałem stworzyć rzecz, archiwum, że po takich zniszczonych dziełach, gdzie z wszystkimi muzeami na świecie miałbym kontakt, że mają w obowiązku wyciąć sekwencje z dzieła, czy to płótna, czy instalacji, cokolwiek naturalnego, resztę zmotkować w zniszczarce papierowej albo spalić lub sprasować, nie wiem, by również fragment biologicznego tego zniszczenia zachować. Okazuje się, że poprzez takie działanie i doglądanie dokumentacji, bo też miało być i dokumentacja dzieła, jak wyglądała podczas wystawy, czy każda inna, jak powstawało może dzieło, a może jak było też niszczone, wszystko później cyfrowo i analogowo na innych półkach jest to składowane. Po to, że jak przychodzimy do biblioteki, bierzemy książkę, to mamy świadomość, że ta książka jest bardzo ważna, bo tam są rękopisy i ktoś to w ogóle zrobił i traktujemy jak dzieło sztuki. Tak samo, mając takie wycinki dzieła, oryginały. Jak wyobraźmy sobie, że nagle coś takiego mamy Picassa czy Van Gogha, to nagle zaczynamy się mrozić przed dotknięciem oryginału i robimy to, bo w muzeach nie wolno dotykać. No tak. Czyli lepszy kontakt z dziełem, wręcz więcej chcemy się dowiedzieć na ten temat niż przez szybkie oglądanie muzealne. A czy w twojej twórczości przypadek odgrywa jakąś rolę? Czy to jest wszystko takie bardzo przemyślane? Że... Nie, przypadki są w trakcie i trzeba je zapraszać do wspólnoty tej jednej myśli, bo nie można tego zaplanować tak. No tak, nawet ja, dzisiaj, ja nie mówiąc mówię o Muzeum Sztuki Zdeponowanej, znów się czegoś nowego dowiedziałem, bo o tym mówię. Noszenie tylko w swojej pamięci czy w głowie tego problemu byłoby niczym. Tak samo udało się przynajmniej przegadać z Mocakiem, żeby stworzyć pewien zapis tego muzeum i co zrobić, żeby to muzeum mogło być, nie musiało być opłacane, stworzenie muzeum jednego centymetra kwadratowego na jednym centymetrze kwadratowym. Czyli uda się z miasta wydzielić jeden centymetr ziemi, na którym legalnie można byłoby zapisać takie Muzeum Sztuki Zdeponowanej, by móc w procesie pozyskiwania tych dzieł do zniszczenia, do zdeponowania, mieć tak zwaną kartę papierów i dokumentów niezbędnych jakby klepniętą, bo jako osoba prywatna tego nie mogę zrobić. Nie mogę wejść w układ z muzeum. Na tyle jest jeden centymetr niewygodny, że dyrektorka ani pracownik takiego muzeum nie może się rozsiąść wygodnie. Musi być cały czas osoba czynna, czyli to musi muzeum być dawcą, odbiorcą i obrabiatorem tego dzieła przed zdeponowaniem, przed zniszczeniem. Czyli tak naprawdę to jest tylko idea, która by rozrzuciła się po wszystkich placówkach. Jakby wyszła taka ustawa, że jest nakaz, żeby wszystko tak deponować, jak wymyśliłem, to wtedy są te muzea na regałach jezdnych, jak w wszystkich archiwach, jakie znamy, gdzie jeden skaroszyt, jedna teka odpowiada za jedno dzieło. I tych dzieł może być kilka tysięcy albo i więcej. A powiedz mi, co robisz w wolnym czasie? Czy masz jakąś pasję, taką dodatkową, oprócz swojej twórczości?
z tych rzeczy twórczych się już człowiek nie wyzbędzie, bo to jest codzienne trawienie różnych sposobów na dalsze rzeczy, ale to ani nie boli, ani nie piecze. Tylko dobrze jest na przykład to robić na łonie natury. Jeziora, woda, wszystko co związane z prehistorycznym światem dla mnie jest najlepsze. I najlepiej się też czuję w takim środowisku. Czyli wtedy jakby troszeczkę, tak mówiąc kolokwialnie, ładujesz akumulatory i taki jest moment oczyszczenia, takiego katarzis, które później powoduje, że możesz bardziej świeżo Podstawa tlenowa, naprawdę, bo coraz trudniej o taką sekwencję czystego lasu, nieskażonego, czystej wody. I z roku na rok będzie o to trudniej. Trzeba będzie płacić niesamowite majątki, żeby móc sobie czystym jeziorku popływać. A powiedz w takim razie mi, jak wpłynęła na ciebie ten czas właśnie pandemii i czy to jakby, bo to na pewno u każdego z artystów zupełnie inaczej, każdy z artystów inaczej to przeżywa. My generalnie jesteśmy samotnikami przecież i pracujemy w pracowni, ale tutaj ta możliwość później realizacji jakichś pomysłów czy odniesienia się do tego, czy masz już jakiś pomysł? Znaczy tutaj dziwnie to się poukładało, bo tak jak w 2019 całym roku miałem pewną aktywność i ta aktywność w 2020 się wręcz objawiła bliźniacza, czyli po 20 parę tam powiedzmy wystaw. I nie odczuwam tej pandemii, poza oczywiście koniecznością noszenia maseczek i czasami człowiek widzi też taką masę ludzką zakrytą i mniej osób na tym na mieście, że tak powiem, się objawia, co można podziwiać architekturę, jeśli jest fajna. No, to tak z perspektywy twojej, artysta to jest zawód, to jest powołanie, to jest sposób bycia. Jak ty to odbierasz? Nigdy nie planowałem być artystą i nawet nie wiem, czy takim człowiekiem jestem. Na pewno, jakby ktoś powiedział, jeśli wykonuję i pokazuję coś i są to wystawy, to pewnie artysta. Ale każde nazywanie to takie trochę też odcinanie sobie może bycia kimś innym, czyli może poczekajmy z tym. No tak, ale ty już jesteś, wiesz, człowiekiem już z pokaźnym dorobkiem, bo na początku na studiach, no to każdy, wiesz, przynajmniej za naszych czasów, no to każdy chciał być artystą, malarzem, już to marzenia takie, ale później właśnie mnie interesuje, jak z perspektywy lat do tego się podchodzi, bo różne były komentarze do tej pory w tych moich rozmowach. No ja cały czas pamiętam z podwórka, że artysta to ten, który się wywrócił, wyrżnął orła i cało z tego wyszedł. I babcie tam na krzesłach, o, to artysta! I wywinął koziołka i tak dalej. I coś w tym jest, że gdzieś próbowałem później rozwinąć sytuację alchemika, prawda? Czyli tak naprawdę artystom powinny się nosić taką nazwą osoby, które trochę sztuki wrzucają i też karmią się z nauki, chociażby, nie wiem, fizyki czy chemii. Chociaż będąc malarzem z chemią jesteśmy jednak powikłani, to dlatego artysta równa się alchemik dla mnie. Ale co, wyobrażasz na przykład sobie teraz, jakby to nie jest jakieś może mądre pytanie, ale wyobrażasz sobie, że mógłbyś wykonywać jakiś inny zawód? To jest szczęście niepojęte, zacytuję sytuację, bo już pracowałem w dwóch fabrykach i byłem przekonany, że to jest mój świat, że skończę, dostanę medal na 35-lecie w pracy w fabryce albo coś w tym duchu. Szczęśliwie zaryzykowałem. Udało mi się, nie wiem, na takim, można powiedzieć, fartem, że najpierw poleciałem w tą muzykę, z czego nie było nawet na piwo. Trzeba było raczej dokładać i uciekałem z zajęć w średniej szkole, żeby kopać doły pod światło wody, z czego miałem 50 zł dziennie. Ręczna robota, bo tam nie można było koparek wprowadzić. Dzięki temu kupiłem pierwszy syntezator, czyli instrument, który pozwolił mi otworzyć głowę, budować wyobraźnię, a później muzyka wrzuciła mnie na sztuki wizualne, gdzie naprawdę wszystko mi się inaczej pokładało. Czyli gdyby nie jedno i drugie i trzecie i rodzice, którzy mnie puszczali na samopas
idź świat, albo wróć na dobranockę, czy coś takiego. Że faktycznie cały dzień byliśmy gdzieś poza domem. Chodziło się po drzewach, zjadało zielone czereśnie, buraki cukrowe się wykopywało, bo jeśli cukrowe, to pewnie słodkie. I wszystko wokół Wisły, bo to też wtedy Sandomierz, i woda, i tragedie, bo i były różne katastrofy i wypadki, ale udało się przeżyć i z tym bagażem tej wolności nie można byłoby sobie znaleźć nic lepszego, jak być artystą. Tworzyć, naprawdę, to jest przywilej niesamowity. To namawiałbym każdego, żeby, zresztą prowadząc zajęcia ze studentami, robię to zawsze, że macie szansę być swoimi dyrektorami i prezesami swojego losu. No tak, to właśnie twórczość daje nam takie poczucie wolności, no bo nie mamy żadnych szefów nad sobą, możemy wszystko realizować, to co nasze zamierzenia możemy realizować w takiej formie, jak my to widzimy, więc to poczucie takiej wolności w tych czasach zwłaszcza, no to jest dużym doświadczeniem i ma znaczenie dla nas. No nic, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dzięki piękne.